Halo, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Ja jestem Mateusz, to jest Gothic z życia złodzieja i moi drodzy, chcę wam pokazać coś ciekawego, bo tak stwierdziłem, czy mam te pręty i tak chciałem zobaczyć, jak wygląda kowalstwo. I powiem wam tak, udało mi się wykuć broń i wygląda ona w ten sposób. Wynik mojej kowalskiej roboty wygląda nawet jak miecz i zadaje całe 5 obrażeń, ale wymaga całych 30 siły. Dobra, to by było na tyle z naszej zabawy kowalstwem. Chyba nie ma to najmniejszego sensu. Natomiast tak, zrobiliśmy sobie te przeszpiegi, no nie? Więc myślę, że powinniśmy pójść tutaj do Jaspera. Do Jasper Radość. Jest już on? Ja, ich habe eine Idee. Eigentlich wollte ich es ja vermeiden, aber es geht nun mal nicht anders. Was soll ich tun? Du musst das Dorf verlassen. Von oben, wo der Leuchtturm gebaut wird, solltest du das Dach von Boners Haus komplett sehen können. Wenn es diesen verdammten Eingang gibt, dann findest du ihn. Okay. Ja. Wundert mich auch, wie man das. Warum wolltest du diese Situation eigentlich vermeiden? Du bist ein Fremder. Du wirst das Dorf nicht ohne weiteres verlassen dürfen. Die Torwache wird dich also aufhalten. Das Problem habe ich schon gelöst. Die Wache am Stadttor wird keine Probleme machen. Und draußen? Nicht mal der verdammte Weg zur Baustelle. Ja, już tam byłem, stary. Ich werde mit allen Viechern fertig. Bursche, ich hoffe nur, dass du danach immer noch da bist, um große Töne zu spucken. Okay, ich mach mich dann mal auf den Weg. Gut, das wird auch Zeit. Ich habe schließlich noch anderes zu tun. Aber sag es nicht zu laut, nicht dass du noch Probleme hast. Zeig mir da. Dobra. Jak tam mam iść, to sobie kupię ten ser. Chyba. No bo... chciałbym... lubię mieć wyczyszczony questlog, nie? Wiecie, o co chodzi. Swoją drogą podszedłbym do patelni, która jest tam. Dobra, może jednak nie. Kto to jest? Rybak. Seed. O. Fajnie by było, wychodząc z miasta, o, mieć już ten lepszy łuk, wiecie, o co chodzi. Außergewöhnlich gut, allerdings muss man dafür etwas weiter. Das klingt doch gut. Warum bist du dann so nervös? Ich hätte schwören können, dass ich neulich einen Piraten gesehen habe. Er war allein mit einem kleinen Fischerboot unterwegs. Ich hoffe, ich. Wo ist er denn hingefahren? Keine Ahnung. Ich habe mich dann direkt aus dem Staub gemacht. Aber ich glaube, jeden Pirat. Dann hoffen wir mal, dass du dich täuscht. A tu jest w ogóle jakaś mechanika niby związana z łowieniem. Ja nie do końca wiem, w jaki sposób. Czy ja potrzebuję jakąś wędkę, czy coś? Tak mi się gdzieś obiło uszy. Stary, ty długo będziesz lał na to? Nie, no nie będziemy jedli z tego. Alter! Das ist verdammt unhygienisch. Oh. Was bei Belia ist denn in dich gefahren? Sid darf das? Sid ist verrückt, sagen sie. Aber sie wissen nicht, dass Sid sich rächen will. Was du nicht sagst. Ich sollte in Erwägung ziehen, diese Bratpfanne in Zukunft zu meiden. Ej, zajebiście! Patrzcie, ty, kurde, ja myślałem, że to wiecie, że jakiś skrypt tak przypadkowo poszedł, nie? Że chłop się poszedł akurat tu odlać i tyle. Nie, no klikam w wodzie i nic mi to nie daje. A nie wiem, czy coś tutaj w tej wodzie warto nurkować i szukać tych ryb, czy coś? Marynarz. Dobra, ty zostaw mnie w spokoju, wszystko spoko. O! Ty, może warto by się było przepłynąć. Z racji, że możemy... Ej, patrzcie, oni komentują to, co się stało, nie? Że ktoś zeskoczył z wieży. O, właśnie. Warto by się było tutaj może przepłynąć i pozdobywać co nieco. Z racji, że ta modyfikacja umożliwia nam zbieranie rzeczy. Ej! Mogę ryby łapać! Kurde. Dawaj. Ty, no i zajebiście.
Od razu troszeczkę mamy. Będziemy mieć od razu trochę więcej hajsu. Bo ten rybiarz nam da, nie? A to jakieś lepsze niż te podstawowe, to myślę, że coś z tego będzie. Tak pływam tutaj jeszcze, żeby jakieś perły coś wyłowić. Bo to też może się nam przydać. O, tutaj coś jest. Nic więcej nie widzę. Nagrywa się, dobrze. Okej, tu gdzieś rybka była. Widziałem. Tam są. Ty, i tam jest jakaś plaża. Ej, to płyniemy tam. Kurde bele, ty, powiem szczerze, że miałem w planach pójść na arenę i dotuć tamtych gości. I tak mówię, dobra, to zrobimy od razu tego questa u tego naszego ziomeczka. No tu jest, no w sumie to są rzeczy, które mogliśmy zrobić na początku gry, nie? Ale tu coś jest. Tu coś jest. Tu jest mikstura. Ha! Wiedziałem. Dobra, te rybki trzeba będzie pozbierać. Dobra. Dawaj. No, co jest? Łap te ryby. Zajebiście. Tu na brzegu widzę już, że są rzeczy. Dobra, to sobie też pozbieramy. Ej! Ty! Kurwa, faktycznie tu jest pirat. Ha? Zajebiście. Może jakiś questik nam da. Kim ty w ogóle typie jesteś? Sandro. Z Herosów się urwałeś, co? Ich glaube, ich muss dir erstmal die Fresse polieren. Oj ty! Aha. No, to zajebiście. Ty jesteś w ogóle... To lepiej nie bić się z nim. Hey, du. Entspann dich. Ich tu dir nichts. Okradnijmy pirata. Ty śmieciu! A, bo nie mam pierścienia na sobie. Tak. Ten pierścionek musimy założyć. Dobra, uspokój się, nic nie zrobiłem. Wer bist du überhaupt? Ich bin Sandro. Und wie du unschwer erkennen kannst, bin ich Pirat. Deshalb kann ich dich auch nicht ins Dorf zurücklassen. Wieso das denn? Na, weil du mich sofort verraten wirst, du Idiot. Und dann kommen sie und knüpfen mich am Galgen auf. Schon den Typen gesehen, der da hängt? Das war mein Vorgänger. Deshalb bleibt mir jetzt auch nichts anderes übrig, als dich zu töten. Jedenfalls kommst du auch hierher, du Idiot. Halt, nichts überstürzen. Ja, was denn jetzt noch? Wieso sollte ich dich nicht töten? Du bist doch Pirat, oder? Okay. Die Frage war wohl eher rhetorisch. Also pass auf, in Remval lebt der große Pirat Jasper. Ich weiß. Jeder weiß das, bis auf die armen Dorftrottel. Moment mal. Genau, ich weiß, dass Jasper ein Pirat ist. Das heißt, er vertraut mir. Und wenn der große Jasper mir vertraut, kann so ein kleiner Fisch wie du mir erst recht vertrauen. Ja, das leuchtet mir ein. Also vergessen wir die Sache einfach. Essa! Was machst du hier eigentlich? Ich spioniere dieses verdammte Kaff aus. Bin noch nicht freiwillig an diesem ungemütlichen Strand. Ein Pirat, der spioniert? Ich dachte, ihr fallt mit lautem Gebrüll ins Dorf ein. Rennt alles nieder, tötet die Männer, stehlt alle Schätze. Und schnappen uns die Frauen, genau. Aber seit dieser verdammte Veteran in Remba die Wache auf Trab gebracht hat, Mann, was haben wir uns beim ersten Versuch eine blutige Nase geholt? Jetzt müssen wir eben überlegter vorgehen. Und ich habe diesen Scheißjob, die Lage auszukundschaften. Kann ich irgendwas tun, damit es dir hier besser geht? Ich habe zwar genug zu essen und zu trinken, aber es ist verdammt langweilig und vor allem einsam hier am Strand. Du könntest dafür sorgen, dass ich die kalten Nächte hier nicht länger alleine verbringen muss. Du
bist Pirat. Soll ich dir etwa einen sprechenden Papagei besorgen? Einen Papa was? Ach egal. Halt einfach die Klappe und hör mir zu. Ich will eine Frau. Auf dem Schiff gibt es keine. Ich bin seit Monaten unterwegs und hier am Strand setze ich auch langsam Algen an. Wenn du mir etwas Gutes tun willst, bring mir eine Frau. Wo soll ich denn bitte eine Frau hernehmen? Ist mir scheißegal. Geh eine kaufen, klau eine. Du kannst auch eine mit Magie erschaffen, wenn du das drauf hast. Aber wenn ich du wäre, würde ich mal in dem scheiß Dorf da drüben gucken. Irgendwie müssen sie sich ja auch vermehren. Irgendwelche besonderen Vorlieben? Allerdings. Wenn du hier so einen fetten, alten Hausdrachen anschleppst, kannst du die Sache vergessen. Ich will eine junge Frau, hübsch und duftend. Sie soll nicht so viel plappern und immer genau das tun, was ich ihr sage. Oh, du willst eine Sklavin? Natürlich will ich eine Dienerin. Ich bin Pirat. Kein Bauer, der irgendein Mädchen glücklich machen will. Ich will einfach nur eine Frau. Mit ordentlichen Bojen, wenn du verstehst. Was kriege ich dafür? Ein bisschen Gold vielleicht. Oh. Sorgen wir 200. Stary, nie wiem, czy to jest opcja do targowania się, ale spróbujmy. Du kannst mich mal. Eine Frau ist nicht mit... Yeah, yeah. Wenn du mir eine gute Frau bringst, bekommst du etwas sehr Wertvolles von mir. Ich habe von meinem Kapitän die Kleidung eines einfachen Matrosen erhalten, damit ich mich unter die einfachen Leute im Dorf mischen kann. Aber ich bin da nicht verrückt. Dieser Wachmann, den ihr da habt, riecht einen Pirat aus 3 Seemeilen Entfernung. Du kannst die Rüstung also haben. Okay. Du kriegst eine Frau. Sehr gut. Dann mach mal hin. Już nawet chyba mam pomysł, którą. I chyba wiem, dlaczego mamy te kwiatki takie ładne i coś tam. Chyba to do tego questa. Obstawiam, że chodzi o tą Mateę, bo ona, wiecie, taka lampucerka. By wypadało mieć ją w swoim tutaj apanażu, że tak powiem. Tylko, że to jest córka burmistrza. To nie wiem, czy burmistrz będzie zadowolony z tego, że tak po prostu wezmę jego córkę. Tak? Tak. Usmaż wszystkie kawałki mięsa. Mięso chrząszcza zostaw. Nie wiadomo, czy się do czegoś nie przyda. Okej, ale ty, w ogóle jak z dupy tu przyszedłem. Tu jakiś questline, tu Sandro się z Herosów urwał. No dobrze, czy mogę? Mogę zapisać na morzu, zajebiście. Pytanie, czy to mi gry nie zepsuje, więc w sumie zapiszmy sobie tutaj, bo z gotikiem to wiecie, nigdy nie wiadomo. Co, tu gdzieś ryby były, dużo ryb. Więc warto by było te rybcie. Tutaj są, o proszę. Pozabierać rybcie, chodźcie, chodźcie rybcie. Zajebiście. Tam są jeszcze. Przy naszej wysepce. I w sumie przy naszej wysepce też można by się rozejrzeć. No przydałoby mi się, potrzebuję 600 zł na potkę. I potrzebuję 800 na łuk. Czy potrzebujemy w cholerę. Ej, tu coś leży. Akwamaryn. No i dobra. Się to przyda? Tu są latające ryby. Trzeba uważać. Ty, coś tu się zre... Patrzcie, jakie gówno. Się zrespił kretoszczurek. Ha! Łatwo z tobą. O, patrzcie, tu jest też otwierana muszla. No wiecie, ja nie przeszukałem tego dosyć dokładnie. A teraz cierpię, no bo to może być jednak sporo złota. No ale tu nic nie widzę jeszcze. No raczej tam w dole nie ma, poza tym ja nie mogę za bardzo wypłynąć, wiecie. Pamiętacie, co zrobiłem to na początku, że wypłynąłem sobie bardzo daleko. I się okazało, że... Czekaj, tam są ryby? Chyba tak. A o, tu są, dawaj, dawaj je. No, dobra, okoń czerwony. Ejej, o dobra, tu jest ławica. Dawaj te rybcie, dawaj te rybcie. Proszę, nie załączaj się skrypcie, nie załączaj się skrypcie. Kurde! O nie! Nie wolno tak. No
przecież tam rybki pływały. Tu coś jest? Nie ma. Dobra, widzimy się za moment. Dobra, moi drodzy, otworzyłem, pozbierałem wszystko, co tam się dało. Jedna ryba gdzieś tam jest, ale za każdym razem zrobił potwór. Otworzyłem wszystkie te perły i nie ukrywam, wczytywałem parę razy, żebyśmy byli w stanie dropnąć dobre rzeczy. Dropił mi 2 złote naszyjniki i chyba 1 złoty pierścień, albo 2. Poza tym jakieś tam chyba perła dropła, akwamaryn. Tego dużo chciało dropić, dużo jednosztukowych. Kwarty też dropił i siarka. No ale to takie gówno jest. I co? Aha, i ta ryba ma jakieś działanie nieznane i kosztuje 200, czyli on nam za nią da 195 sztuk złota. Ale spróbujmy, co ona da. 3 hapeki. Kurwa, 3 hapeki kontra hajs. Wiecie co? Chyba wolę hajs. 3 hapeki to nie jest tyle, żeby to było tego warte. Ja? Dawaj wszystko. Ah, gut. Die Standardware. Rotbarsch ist immer gut. Findet man hier zwar häufig. Ah, die gut. Sogar ein Schwertfisch bist du. 150 za Stücke? Nein, vergiss es. Schade. Naja. No dobra, ile mamy teraz? 528. Wciąż za mało. Znaczy ty masz te mieczniki. W sumie. Patrz ty, on ma tych ryb i otwieranych muszli. A po ile są te naszyjniki i tak dalej? Bo naszyjnik 200 bazowo. 26. 30. Aha. To tak szczerze mówiąc. To posprzedawaj. O, to też możesz sprzedać. Dobra, ty tego nie wiem, bo to może będzie przydatne u tych handlarzy, nie? Znaczy u tych myśliwych, może to będą chcieli kupywać. To możesz sprzedać. Fajnie by było przynajmniej. Węgiel, w sumie na cholerę mi ten węgiel. To jeszcze możemy sprzedać za hajsy. To możemy sprzedać, zajebiście. To było dużo warte. To te mieczyki to sobie zostawmy. To możemy sprzedać. To też. Ty, no i chyba powinienem mieć dość, żeby założyć sobie ten. Kupić podkę. Pokaż mi swoje towary, stary. Kupuj mi jedną podkę. Zeżremy trochę tych tych goblinich jagód. W sumie nawet wszystkie możemy zeżreć. To też możemy zeżreć. Szarotka! Ochrona przed bronią, ochrona przed pociskami, ochrona przed ogniem? Ty, no to by było dobre. Pytanie, czy to nie będzie mi potrzebne tutaj do jakiegoś questa właśnie z tą babeczką. Nie wiem, gdzie zniknął ten Aleksander. Wydaje mi się, że chłop jest powiązany z tym questem Ortolfa właśnie. Zajebiście, dobra, dostaliśmy z Power Spike'a 35 obrażeń. Więc jest grubo. W sumie to ten miecznik mogę sobie też zeżreć, co? Koźlarze to możemy sobie zostawić, bo tak w sumie to i tak nie korzystam z tej many. Czy coś jeszcze? A! Te złote pierścienie mam do sprzedania, no to sprzedajmy to od razu. A ja myślę, że... Łopata bojowa, to się przyda. To możemy sprzedać. To możemy sprzedać. A co ty masz? Ty masz jeszcze raz te pierścienie? Patrzcie, jemu znowu to dropło. W sumie to bym mógł mieć kolejne 5. A to zadaje 10 obrażeń więcej. Kosztuje 90 sztuk złota. Szczerze, wziąłbym to. W razie czego, żeby mieć. To bym sobie zostawił.
tylko to na razie osrał. Łamacz kości. Bardzo ciężka i cenna siekiera. No nie wiem, wydaje mi się, że to może być gdzieś jakieś questowe. To tego też bym nie sprzedawał. Tak poza tym... No ten z tym jednym pierścieniem, to byśmy mieli 5 obrażeń więcej kolejnych. Myślę, że warto by to było mieć. Tylko, że... A ja mam jeszcze te głowy! Ej, ja mam jeszcze głowy! Chyba, że tu jest Aleksander? Nie, obywatel. On powinien być na targowisku. Ja coś czuję, że on jest powiązany z tym questem, bo tam było A, no nie? W sprawie bandytów. Konntest du schon ein... Ja, hier hast gute Arbeit. Da draußen scheint es doch mehr Banditen zu geben, als du anfangs dachtest. Nun, durch dich sind es jetzt... Dobra, dostaliśmy tego. Ja bym sobie kupił drugi taki pierścień. Mielibyśmy kolejne 5 obrażeń. I potencjalnie 5 więcej do... Kup tyle, ile możesz. Potencjalnie 5 więcej do okradania ludzi, nie? No, mamy 71 tego. 71 tu plus... No, 141 obrażeń. No to myślę, że taki ścierwojad wreszcie pada na strzał. Nie? Dobra, myślę, że trzeba by zrobić questa. Tak, spróbuj pozyskać Mateo jako kobietę dla Sandro. Du siehst wieder einmal bezaubernd aus. Vielen Dank. Dabei ist meine Frisur doch so furchtbar heute. Mateo, ich wollte dich fragen, ob du vielleicht Lust hast, einen Abend mit mir alleine zu verbringen. Sehr gerne, Fremder. Allerdings bin ich mir noch nicht so sicher, ob ihr nicht auch so ein haariger, dummer Affe seid, wie all die anderen Männer hier im Dorf. Jestem ogolony, kochana. Ich will immerhin erobert werden. Und wehe, ihr fragt wie. Das brauche ich nicht. Schließlich habe ich mir schon das perfekte Geschenk für dich ausgedacht. Wunderschön, Mateo. Dann freue ich mich schon auf euren nächsten Besuch, Fremder. Aha, ty teraz idziesz się szykować. No dobra. Dziewczyna dla Sandro. Masz ci los. Matea jest kompletnie we mnie zadurzona, chce jednak zostać podbita romantycznie. Potrafi wprawdzie ściągnąć obcisłe majtki spod spódniczki, ale nikt nigdy nie uczył, jak podbijać serca. Powiem wam, że czasem te dialogi, pomijając na przykład te dialogi z Sandro, nie? Powinienem szukać rady najlepiej u kobiety, która jest miła i ma dużo doświadczenia życiowego. No ja obstawiam, że tutaj jedyną kobietą jest ta Karola. Nie? To przecież nie ma więcej kobiet w tej grze. A! Jest jeszcze ta matka jego, tego. Karina. O! Przy okazji. Karina, ich habe ein Problem. Was liegt dir auf dem Herzen, mein Lieber? Aber hier, nimm erstmal eine meiner Suppen. Ah, danke. Hier hast du erstmal das Geld dafür. Danke, mein Lieber. Und nun erzähl. Ich bin verliebt. Das ist ein Schwächer. Aber sie ist so anspruchsvoll. Ich will erobert werden. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich das mache. Na, wo die Liebe doch hinfällt. Aber ich helfe dir gerne. Was meinst du mit, wo die Liebe hinfällt? Mattea ist zwar hübsch, aber sie hat keine Ahnung vom Leben. Man könnte sagen, sie ist eine verwöhnte dumme Göre. Einmal sprach sie mit einem Mann im Dorf, der kein Geld für Essen hatte und sie deshalb um eine kleine Gabe bat. Er erklärte ihr, er könne sich weder ein Stück Brot und noch einen Fisch leisten und sei furchtbar hungrig. Und Mattea, sie wohl auf ihre zweifellos süße Art wütend, unterhalte ihn mit, er solle einfach raus vor die Stadt gehen, ein Tier erlegen und das essen. Aber vielleicht musst du auch erst ein paar Erfahrungen machen, mein Sohn. Ach, ich finde Mattea einfach toll. Gut, was soll ich tun? Mit einem abgehackten Orkschädel kannst du keine Frau beeindrucken. Es gibt zwei magische Waffen im Kampf um eine Frau. Pralinen und Blumen. Na, mehr als eine Droge. Ist es, beides zu kombinieren. Außerdem sollten es nicht das Gänseblümchen aus Nachbars Garten oder die Krümel des letzten Schokoladenkuchens sein. Woher bekomme ich Blumen? Blumen solltest du selber pflücken. Und nimm nichts... Dobra, mam kwiaty. Natürlich ein Edelweiß. Die Mattea wird dir damit zu Füßen liegen. Aller das brauche ich. Ein Edelweiß ist eine halbmagische Pflanze. Es wächst nur... Ein magischer Ort sollte auch in der Nähe sein. Wo? Schließlich bin ich die ganze Zeit... Gut. Kein Problem. Dobra, dobra. Przeklikamy to sobie, żeby mieć opcję. Sind einfach. Carola...
Nie bierz tych tańszych, no spoko. Ty, dobrze, że ją ukradłem, bo bym był 20 sztuk złota na minus, no. Ty piara, no już kupuję tą. Co za ludzie. To sobie zostawimy, mamy te droższe pralinki. Mamy przepiękną szarlotkę, ta roślina jest po prostu zbyt piękna, by ją zjeść. Okej, okay. Czyli to mogę zjeść. Gdzie są te? Zajebiście, ty, dostaliśmy 4 punkty pancerza więcej, to jest dużo. Skurwa, kraula napierdalasz, kobieto, czy co? Chodź, pójdziemy popływać. Ich habe hier Pralinen und eine Blume für die Dame meines Herzens. Bei Innos, ein Edelweiß und die guten Pralinen. Ihr seid wirklich ein Mann mit Geschmack, Fremder. Ihr wisst, wie man mit Frauen umgeht. Danke, danke. Für dich tue ich einfach alles. Hast du nun Lust, einen Abend nur mit mir zu verbringen? Aber natürlich. Ein Edelweiß. An was denkt ihr da? O tym, żeby sprawdzić, żebyś była mokra. Was hältst du von einem romantischen Picknick am Strand? Klingt ausgezeichnet. Holt mich doch einfach ab, wenn ihr bereit seid. Ich werde derweil in einen kleinen Korb mit Naschereien befüllen. Die darfst du dir auf keinen Fall entgehen lassen. Aber Fergus fand mal wieder besonders gut. Gut, bis heute Abend dann. Ich freue mich schon, Matthias. Ich ebenfalls, mein Held. Okej, okay, czyli musimy się przespać. Co prawda bez niej, ale nie szkodzi. To pójdziemy sobie do Sandro, nie? Sandro. Znaczy nie do Sandro, do Camilo. Sandro to zaraz pójdziemy sobie do Sandro. Henry! Aha, kurde, Henry, ale to tego Aleksandra szukam. Ale... Kurde! Odwal ty się! Do następnego wieczora idziemy. Was machst du hier? Geh! Na bitte, geh doch! Tak se kminie. Czy ja nie spieprzyłem tego questa, ale w sumie... Nie no, bo przecież... Ja z nikim nie rozmawiałem, ani nie, chyba że coś powinienem zrobić, a nie zrobiłem w odpowiednim momencie. Guten Abend, Matthias. Bist du bereit? Allerdings, schöner Fremder. Ich folge euch einfach. In Ordnung? Ich möchte von niemandem lieber verfolgt werden, schöne Matthias. No i zajebiście, chodź ty piarko. Pokażę ci dzisiaj prosty sposób, kolego. Jak sprawić, żeby kobieta była mokra w 3 sekundy, a nawet szybciej. Wystarczy tylko, że znajdziesz się obok całkiem sporego... Oh. Ach, da wird doch der Aal in der Hose verrückt. Was für ein Prachtweib. Spar dir die Details. Hier ist das Mädchen. Jetzt gib ihm eine Rüstung. Okay, okay. Ich sehe, du hast noch andere Dinge vor. Oder etwa ein schlechtes Gewissen? Na ja, mir soll es ganz recht sein, wenn du uns möglichst schnell alleine lässt. Denn... Die Rüstung. Oh ja, hier hast du sie. Viel Spaß damit. Und jetzt verpiss dich. Was ist hier los? Wer ist dieser ekelhafte, stinkende Mann dort? Zamknij gębę, ty głupia Sikso. Nie, no przykro mi jest, ja, wiesz. Matthias, es tut mir so unendlich leid. Ich wollte das nicht. Aber es gibt einfach keine andere Möglichkeit. Geht es um Leben und Tod? Oh ja, von vielen Leuten. Hör zu, du musst bei diesem Mann bleiben und tun, was er sagt. Sonst passiert dir noch etwas Schlimmes. Aber... Wie lange? Das weiß ich nicht. Aber ich werde dich retten, Matthias. Das verspreche ich dir. Ach, mein Held. Du konntest sicher nicht anders handeln. Ich werde hier warten, bis du mich befreist. Egal, wie lange es dauert. Ob Tage und Nächte, Wochen, Monate oder sogar... In Ordnung. Ich habe es verstanden. Ich komme wieder. Oh, szybko poszło! Dobra, miejcie trochę od życia. Popatrzcie sobie na te piksele. No, patrzcie jaka dupeczka śliczna. Typiara od razu mu tańczy nago. Dobra, co to za pancerz dostaliśmy? Strój żeglarza. Proste ubranie do żeglarzy i dokerów. Okej, okay. 35, 30 5, 5, no i zajebiście ty. Od razu
Żeśmy się zbufowali. Ty, no nie taki był plan. W sensie chciałem wam pokazać, jak sprawić, żeby była mokra, ale widać mój bohater niespecjalnie chciał ją zmoczyć. Ani nie chciał zamoczyć, więc nie pykło. Boże święty, ale powiem wam, że niektóre te dialogi, w sensie raz, że one takie zbyt tłumaczące wszystko są. Naprawdę, pewne rzeczy są wiadome i oczywiste, nie trzeba wszystkiego tak tłumaczyć. O, otwiera nam muszla, zajebiście. A po drugie, no cóż, niektóre rzeczy można by pominąć, nie? No potrzebuję kobiety, po prostu nie potrzebuję słyszeć, że o, twój węgorz się wije w spodniach. Ale dobra, moi drodzy, inny miałem plan na ten odcinek, ale wyszło w sumie spoko. Więc dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Jeśli się spodobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał. Ja byłem Mateusz, wy byliście wy, a to był Gotik z Życia Złodzieja. Widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, pa pa!